Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry, Max. Wow, to najpiękniejsze kwiaty, jakie w życiu widziałem. Wow. O nie! Marty, ukradł jeden z twoich kwiatków! Głowa do góry, Max! Zaraz zawiadomię Mavericka! Maverick! Max, potrzebuję twojej pomocy! Max spokojnie podlewał swoje kwiatki, kiedy podstępny Marty przyjechał i ukradł jeden z nich! Musisz mu pomóc! Już dobrze, Max. Głowa do góry. Uważajcie! Te rośliny mają kły! Przez nie możemy przejść? I co teraz zrobimy? Naprawdę? Dobrze! Gotowy, Max? Wow, to działa! Dobra robota, przyjaciele! Zobaczcie! Te kwiatki pokazują nam drogę! Dziękujemy wam, kwiatki! Wystarczyło tylko je podlać! Zobaczcie, tam jest Marty! Dzieciaczki, Maverick chce użyć swoich dopalaczy, ale żeby mógł to zrobić, musimy wszyscy powiedzieć turbo dopalacze! Raz, dwa, trzy, turbo dopalacze! Jaki masz plan, Mavi? Poprosisz kwiatki o pomoc? Marty, jesteś otoczony. Nie wolno kraść. Nie możesz tak po prostu zabrać sobie czyjejś rzeczy. O, doskonale. Max powiedział, że może cię nauczyć, jak dbać o kwiatki. Wow! Kwiatki chcą się zaprzyjaźnić.
Niezły strzał, Mo. Czekacie na coś, moi przyjaciele? Brawo, Bobo, witam. Marty miał też dołączyć do waszej gry w paintballa? Nie. To dobry pomysł. Poprośmy Mavericka, żeby go zastąpił. Niezły trik, Maverick. A czy chciałbyś zagrać w paintballa z Mio i Mo? W takim razie musisz udać się do lasu. To ci się na pewno przyda, Maverick. I oczywiście gogle. Gotowi? Jak ktoś dostanie kulkę z farbą, oznacza, że wypada z gry. Okej, teraz się rozdzielcie. 3, 2, 1, teraz! Marty, spóźniłeś się na grę w paintballa. Szybko dołącz do swoich przyjaciół. Chyba Mo właśnie zdobył punkt. Idzie mu w tę grę całkiem nieźle. Jestem pod wrażeniem, Mo. Teraz pozostał tylko Maverick. Marty, uważaj! Haha, to chyba nie była najdłuższa gra w paintballa dla ciebie, co? Maverick, Mo cię trafił! Wygląda na to, że wygrałeś! Wow!
나는 썰어 먹어요. 오, 어허. 아, Do zobaczenia następnym razem, moi przyjaciele. Anbo, Bibi, Mili, Mali, Babu. Cześć, Milo i Mitch. Ten betonowy blok wygląda na bardzo ciężki. Bo, Bibi, Mili, Mali, Babu. Tylko ostrożnie, Milo. O nie! Mitch, nie rób tak! Zobacz, Milowi coś się stało! Co tutaj się dzieje? O nie, Milo stracił panowanie! Milo, zatrzymaj się! On niszczy wszystko, co stanie mu na drodze! Mitch, trzymaj się mocno! Maverick, uważaj! Milo stracił panowanie nad sobą i jedzie tutaj! Musimy go natychmiast zatrzymać! Zaraz komuś stanie się krzywda! Masz rację, sami go nie powstrzymamy. Będziesz musiał użyć swoich dopalaczy. Mike, Mitch zrzucił potężny blok betonu na głowę Milo, a wtedy Milo oszalał. Czy mógłbyś zbudować mur, tak żebyśmy mogli go powstrzymać? Dzięki, Mike.
tam są i zbliżają się do klifu. Dalej, w drogę! Świetna robota, Maverick. A teraz zobaczmy, czy zdołasz ich dogonić. Świetny ten mur, Mike. Nie ma szans, żeby przez niego przejechali. Uwaga, nadjeżdżają. Mike, uważaj! Uch, na szczęście to zadziałało. Milo, jesteś cały? Co mówisz? Twierdzisz, że tornado przeszło przez nasze miasteczko? Ha, ha, ha. Ty z pewnością nic nie pamiętasz. Zupełnie oszalałeś zaraz po tym, jak Mitch zrzucił ci na głowę potężny blok z betonu. Mike mówi, że pomoże wam z tym betonem. Dzięki czemu już nie będzie ryzyka, że znowu coś spadnie ci na głowę. Trzymajcie się, chłopaki. Do zobaczenia. Hej, chłopaki. Straszne to miejsce do kampowania wybraliście. Marty i Mia rzucili wam wyzwanie, że nie dacie rady spędzić tutaj jednej nocy? To faktycznie będzie wyzwanie. W ogóle się nie boicie? Twierdzisz, że Milo się boi, a ty nie? W takim razie wygraną macie już w garści. A co to było? Słyszeliście to? Cokolwiek to było, uciekło. A może powinniśmy zawiadomić Mavericka, co? Ależ to był skok! Wybacz, że przeszkadzamy, ale Moe, Milo i Mitch potrzebują twojej pomocy! To właśnie oni dzwonią! Mike, Maverick chce, żebyś pomógł mu złapać ducha w lesie. Ha.
Chłopaki, Maverick i Mike są tu, żeby wam pomóc. To pewnie tylko wiatr. Widzieliście to? Co? To chyba jakieś zwiny. Masz rację, Maverick. Musi być jakieś wyjaśnienie tego zjawiska. A czego teraz szukacie? Myślicie, że ktoś tutaj stroi sobie żarty? Zobaczcie, to Mia! Bagu! Mia, muszę przyznać, że udało ci się wszystkich nabrać! Mia, na pewno przyleciałaś tutaj sama? A więc, co to było? To tylko Marty! Nauczyliśmy się dzisiaj ważnej lekcji. Kiedy zrobi się komuś żart, trzeba się do niego przyznać. Kolejna zagadka rozwiązana. Dziękujemy wam za pomoc, przyjaciele. Do zobaczenia następnym razem. Hej Miranda, to idealny dzień na latanie latawcem. Mia, a co ty kombinujesz? Już dobrze, Miranda. Mia mówi, że odzyska twój latawiec. Poczekaj tutaj. O, robi się wiecznie. Lepiej szybko ląduj, Mia. Lepiej wezwijmy pomoc. Hej, Maverick! Wow, to było niesamowite. Całe szczęście, że u ciebie tak nie wieje. Mię porwał wiatr. Musimy ją uratować. To świetny pomysł, Maverick. Poprośmy Malcolma, żeby nam pomógł. On w końcu jest detektywem.
Aha. Hej, Malcolm. Masz oko na nasze miasto monster trucków? No. Maverick do ciebie jedzie. Potrzebuje pomocy w odnalezieniu no. Mii. Porwał ją wiatr. Okej, Malcolm, jedź za Maverickiem nad jezioro i zbadajmy tę całą sprawę zaginięcia Mii. Miranda, Malcolm przyjechał, żeby pomóc nam odnaleźć Mię. Malcolm, a co ty wyprawiasz? Sprawdzasz, w którą stronę wieje wiatr. Tak, żeby ustalić, w którą stronę poleciała Mia. Miranda, Maverick, jedźcie za Malcolmem. Co się dzieje, Malcolm? Zgubiłeś się? Aha, chyba zauważyłeś jakieś ślady? Chwila, moment. A czy to nie jest latawiec Mirandy? O mój Boże, a co tutaj się wyprawia? To przecież Mia i wciąż jest uwięziona. To mi wygląda na jakąś trąbę powietrzną. Maverick, Malcolm mówi, że nie jest wystarczająco szybki. Więc weź te lasso i spróbuj złapać Mię. Już dobrze, Mia. Maverick zaraz cię uratuje. O nie, za późno! Wiatr ją porywa. Wiatr spycha ją na te skały. Tak! A teraz ściągnijmy ją na ziemię. O, Mia, muszę przyznać, że nie wyglądasz najlepiej. Ale przynajmniej jesteś bezpieczna. Dzięki twoim przyjaciołom. Miranda mówi, że zaraz cię naprawi. Okej, jesteś już gotowa. Do zobaczenia w następnym odcinku, moje Monster Trucki.